Proszę bardzo, ja tu tak ciężko pracuję. Gdzie idziesz? Do lasu. A ty? Jagody mieliśmy zbierać. Jagody. Na jagody też przyjdzie czas. W moich erotycznych gumaczkach. Zaskrącę cię, nie będą żmije i mać po łydkach kąsać. Ale wytłumacz mi jedną rzecz. Dlaczego tu masz taki mały słoik, a ja mam taki duży? Jesteś większy. No ale przecież jest równouprawnienie. Powinniśmy po dużym słoiczku ziąsiu zbierać. Przecież dwie porcje mamy zabrać jagód, a nie jedną. Nie miałam takiego dużego słoika. Czyli wyzwanie jagodowe przede mną. Litr jagodzin do uzbierania. Zbieranie jagód. Czas rozpocząć. Pierwsza nasza w tym roku wyprawa na jagody. Nie są zbyt gęste te krzaczki obsadzone jagodami, ale są. A jak ci idzie? Pokaż, co tam uzbierałaś. Takie malusie są. No, malusie, jakie malusie? No są. Ale uzbieram. W miarę idzie szybko, nie? Tak. Pokaż, ile tam masz na dnie w tym słoiczku. To jak będziesz rwał, to rwij tak, żeby nie było liści, żeby nie musiała przebierać. A co będziesz robić po południu? Nudzić się? Zrobimy pierożki. Wiem, że będziemy robić pierożki. Dobra, działamy dalej. Ja idę już do domu. Gdzie do domu? Zobacz. A co to jest? Kleszcz. I koniec świata już. Możemy jechać. Wielki. Nie no, przestań. Weź go pogoń i działamy dalej. Nie, bo to będę zrywać, zabiję go. Oszczędź mu życie. Nie. Oszczędź mu życie. Nie ma. Ja się tego boję, brzydzę. No jest to niebezpieczne. Niestety wszystko wymaga poświęceń. Nawet zbieranie jagód na pyszne pierożki. Dobra, zbierajmy, jedźmy do domu. Kleszcze! Kleszcze, kleszcze. Kto się ich nie boi? No przecież każdy z nas ma obawy, że jakiś nam się wpije i zostawi jakąś chorobę, jakieś dziadostwo. Wystarczy po powrocie przejrzeć się pod pachami, w ciepłych miejscach, w gaciach, no i też za uchem. I grzecznie zbieramy jagódki, jagódka do jagódki i wyjdzie nam słoiczek. Na razie mam tyle. Ciekawe, ile Ewelinka zebrała. Pochwal się, ile masz. Zobacz, ja mam tyle jagodzin. A ty? Bez śmieci miał być. No bez śmieci, no nie mam śmieci. Nie no, ty masz mniejszy słoik, dlatego tak to wygląda. Zobacz. Mogę ci dosypać, jak chcesz. Szybko ci udało się zebrać, ale naprawdę, ile? 20 minut? Nie. I ile ten słoiczek ma? Nie wiem nawet. Pół litra, więcej niż pół litra, nie? I cały. No to teraz zbieramy do końca mój. Pomogę ci. Mam i ja swój słoiczek jagód. Zobaczcie, w krótkim czasie zbieraliśmy dwa oto takie słoiczki. Cena jagód u nas waha się w granicach 25 zł za taki słoiczek, czyli mamy 4 dychy. Jak dla nas, to jest na dwie duże porcje ciasta, z których ulepimy pierożki, no i sobie smacznie zjemy. Wy natomiast musicie sami udać się do lasu, ewentualnie zakupić takie jagody. Kochanie, tak mi się teraz nasunęła myśl. Obserwuję cię, jak się malujesz. Zobacz, idziemy na poszukiwania, robisz sobie oko. Jakbyś jechała beze mnie, to co ja sobie mogę pomyśleć? To tak, wiesz, analogicznie, tak jak ja wybierałbym się na wykopki i poszedłbym się wykąpać. No powiedz. Zastanawiam się nad tym, co ty do mnie mówisz, ale robię oko, no bo jednak mnie nagrywasz, to muszę wyglądać. Nie? No ale, no widzisz, dlatego ja czasami jak wyjeżdżam na poszukiwania, kąpię się, no bo chcę ładnie pachnieć sam dla siebie. Weź! Radość z wyjazdu na poszukiwania! Co tam, kochanie, znalazłeś? Dzisiaj ja otwieram zawody, kto znajdzie najwięcej złomu. Zobacz, taki metalowy, ciężki element. Jesteśmy, gdzie są stare zabudowania, stąd takich
elementów metalowych będzie więcej, a to nas przybliża do naszego sukcesu, do dołożenia ze złomu na udeczkę. Gratuluję. To są właśnie te ciężkie odłamki. No, to jest jakiś kawałek młotka czy czegoś, nie? Ale tu się zbiera kilogramy. Duży łańcuch i gruby. Kochanie, lubisz przyjmować prezenty? Skromny łańcuszek dla Ciebie. O, jak miło, dziękuję. Ach, proszę, to dla Ciebie. Wiesz co, ja od dzisiaj będę nazywał Cię... Królową Złomu. Królową Złomu. O, brakowało mi tego słowa. Królowa Złomu. Pokażemy później, co już ukopałaś. A tutaj Cię obchodzę. O, masz kolejny sygnał. Boże, jakie to ciężkie. No to się ciesz. A co to jest? Królowa Złomu. Odważnik chyba jakiś. Nie wiem, jakiś, wiesz co, no tutaj budynki stały, to wszystko mogło być. Czekaj, nie rzucaj tego. Nie zobaczę. Nie wiem. Nie wiem, ale jest ciężkie, to waży 3-4 kilo. Radość bezcenna. A co trafiła Oliwia? Właśnie nie wiem, co to jest. Kawałek metalu. Na kubkę, na kubkę. Na kubkę. Na kubkę. To oto cudeńko wykopałam. Królowa jest tylko jedna. Jezu, jakie to ciężkie. To śrubka chyba, co? Trzeba z piasku tylko będzie jeszcze wyczyścić. Śrubka to śrubka. Muszę wam coś powiedzieć. Nigdy bym nie pomyślała, że będę tak intensywnie poszukiwać. Kręciło mnie to, ale nie tak jak teraz. Nawet zaczęłam wchodzić do lasu, gdzie zawsze od tej pory było dla mnie to nie do przeskoczenia. No bo jednak za skrońce, żmije, kleszcze i Bóg wie, co tam jeszcze w tych trawach i krzakach piszczy. I nawet nie biorę rękawiczek i nie zważam na moje pazurki. Ja też się bałem żmij, węży, zaskrońców. Nie ma węży? No ale wiesz, to tak potocznie mówię, nie? Natomiast strach szybko mi minął. Po prostu się obyłem z tym. Raz, drugi, trzeci, a przez te 20 parę lat chodzenia po lesie, o kurwa, to naturalnie wszystko przemija. Także i tobie przeminie. Ja pierdziel. Coś zdziwiona jesteś, że niby niepozorny plecaczek, a tyle waży. Wie ci, że tam jest 20, między 20 a 30 kilo tego złomu, co zabraliśmy, bo są ciężki, nie? No unieś go, zobacz, czy dasz radę. Ja ci pomogę, ja nie będę niosła tego sama. O matko bosko! Lampka się z przodu nie pali. Poszukiwania złomu za nami. Znaczy ogólnie dzisiaj nie przyjechaliśmy na złom, no ale złomem darzyło. Także zbiera się to, co jest i szanuje się to, co ziemia daje. Natomiast mocno ja zgodniałem i mój operator kamery pewnie też, Ewelinka. Bardzo. Jedziemy robić pierożki. Te z jagód, co zbieraliśmy wcześniej. Pierożki, pierożki, pierożki. Och, te pierożki. Jak ty ładnie śpiewasz. Oddaję Ci mój mikrofon, możesz śpiewać. Nie będę śpiewała. Mogę śpiewać dla Was. Ale tylko dla Was. A jak zacznę śpiewać i na YouTubie ktoś mnie wyhaczy i będzie chciał, żebym była wielką gwiazdą? Wszystko do zrobienia. Nie, jednak wolę nasze spokojne życie. Akcja Wałek Kuchenny zakończona sukcesem. Nawet nie spodziewałem się czegoś takiego, że zakup takiego wałka okazał się bardzo trudną czynnością. Obskoczyłem 6 sklepów, dopiero w 7 taki wałeczek dostałem. Natomiast dowiedziałem się też bardzo ciekawą rzecz. Nie jest to wałek do ciasta, nie jest to wałek kuchenny, tak jak go nazywałem, natomiast to jest wałek ruchomy. Ciekawostka. Zobacz, co Ci kupiłem zamiast pierścionka zaręczynowego. Czekałam na to wieczność. Thank you.
oczywiście, jak trzeba pomóc, to nie ma nikogo. Co tak licho idzie? Licho? Przyciśnij. Z życiem. Akcja pierożek rozpoczęta. Pokaż, co ty tutaj namamlałaś. Zrać nam przepis, jak robiłaś jagody i ciasto. Jak tak każdy będzie podjadał, to nie starczy. No wiesz, jagody to są pyszne. Zobacz, jak to apetycznie wszystko wygląda. No co? Obczyściłam, wymyłam, zasypałam cukrem waniliowym. Do zamrażarki, żeby się lepiej nakładało. I pyk, zgięcie, 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 przygięcie. I na maszynkę, pyk, czy bez maszynki? Nie, bo niewygodnie mi tą maszynką. Tu zrobiłam parę, ale zobacz, wypływa. No tak ręcznie, to ręcznie, nie? Apetycznie wyglądają. Masz dla maszynki to, na maszynkę to dla ciebie, proszę. Żeby nie było, że ci nie pomagam, pyk. Tylko ja to, wiesz, maszynowo, bo ja to nie gosposia. Jep. Zobacz. Wykwintne pierożki z jagodami. Zapraszamy do nas na pierożki. Oczywiście, że zapraszamy. Coś takiego bez entuzjazmu mówisz. Oczywiście, że zapraszamy. No bo jak się wszyscy zjadą, to dla nas nie starczy. My jemy piersi. Nasi goście zjedzą to, co zostanie. Jak zostanie? I takie pyszności koją żołądek i serce. Smacznego. Ale zanim to przełknę, zobaczcie, jak to wyszło. Co ci tam dziwne, Hania? Ty jadłaś coś? Jeszcze zobacz, jogurtu sobie dorzucam. Hania, gdzie? Pod stołem. Co ty tam robisz? Jadłaś pierożki? Powiedziała, że robią wrażenie. Że robią wrażenie? Robią wrażenie, no bo wiadomo, kto je robił. Ja jeszcze dodałem sobie jogurtu, żeby były smaczniejsze. Naturalny. Co ty mówisz? Naturalny. Naturalny to jest jogurt? Naturalny. Wychodź już spod tego stołu i idź na dwór trochę się pobawić. No. No chcę pierożki. Chcesz pierożki? Smakuje? To się cieszę. Robi wrażenie. Robi? Ale no. Powiem wam tak. Już drugi kapeć w tym tygodniu złapany na rowerze. Idzie się normalnie wkurwić. Wiecznie, gdzie nie pojedziesz, pełno porozbijanych szkieł. Ja nie wiem, gdzie tutaj jeździć. W okolicach szkieł u nas jest masę. Do lasu jedziesz szkła, na alejce szkła, na drogach polnych szkła. Nie wiem, nie mam pomysłu, po prostu mam nerwa, bo dobrze nie zacząłem treningu. Pojeździłem 40 minut, a muszę wracać już do domu. Zaplanowane miałem na dzisiaj interwały, bo już czas najwyższy podbijać trochę tą strefę pulsu wyżej, a tu dupa, ale nic. Przebiorę buty i podejdę tutaj, z boku mam górki, zrobię kilka interwałów, no bo tak nie może być, że tego treningu i planu nie będzie się realizowało. Jest ten trening, jest przygotowanie pod zawody, które de facto będą za 6-7 tygodni. Dzisiaj dzień zaczynamy od wizyty u lekarza, bo Hani przewiało łóżko. Nie spała całą noc, prawda? Nie łóżko.
Oczka. A oczka ci przywiało, ale łóżko też cię boli, prawda? Łóżko po prostu mnie boli, bo tak leży. A, to od leżenia. No, stan zapalny się dał w ucho i w oczko. Także śmigamy do lekarza, a później na plażę, na poszukiwania. Patrzę na te maluwidło i nie dowierzam, co oni pieprzą w tej telewizji. Byliśmy z Hanią dziś u lekarza. Niby wszystko ok, ale, no właśnie, ale. Cała recepta zapewniona. No i jazda do apteki. A tam za 3 leki stówka pykła. I mówią, że inflacja nie wpłynęła na wzrost cen w aptekach. Bzdura, totalna bzdura. Już nie będę tego gówna oglądać. Dzisiaj sklep odwiedził znany youtuber Dario. Witam. Przyjechał zakupić słuchawki do swojego Simplexa. Na jego kanale możecie zobaczyć, jak Darek rzuca magnesem. No i oczywiście posługuje się Simplexem na plażach. Polecam. Naprawdę dobry sprzęt w tej cenie. Jak chcecie zakupić, to do Krzyśka, do sklepu, do Susza zapraszam. To dziękuję Darku za wizytę w sklepie i co? Do zobaczenia. Tak, dzięki. Do następnego. Za miły zakup. Trzymajcie się. No dobra, o której jutro mam podjechać? A powiedz mi, jaka cena tej łódeczki? No dobra, dobra. Czyli, no rozumiem, że to okazja, natomiast co przyjadę, no to przyjadę, nie? Ja będę gdzieś około 13 jutro u ciebie. No dobra, dobra, nie ma sprawy. Łódkę będzie. Dobra, dobra. To co? To w kontakcie, ja przed wyjazdem będę dzwonił. No, no, to do zobaczenia, to do jutra. Jest dobrze. Ja jak zawsze rozmawiam przez telefon, to ty łobuzujesz. Grasz, przeszkadzasz. Za każdym razem. Zobaczcie, to jest ta oferta łódki. Ta okazja, która mi się trafiła. No i trzeba będzie ją przejrzeć i podjąć stosowną decyzję. Ale to skonsultuję już też z Ewelinką. Zakup tej łódki to tak naprawdę duża okazja. Dostałem telefon, że łódka jest w mojej miejscowości na sprzedaż. Udałem się obejrzeć, ile będzie kosztowała i jak będzie wyglądał zakup. Pokażę wam wszystko w następnym odcinku. Chcieliśmy wam podziękować za obejrzenie kolejnego filmiku. Dzisiaj udało nam się też dotrzeć do Grunwaldu. Hania, co tam cię w Grunwaldzie najbardziej zainteresowało? Pokaż, co kupiliśmy. Kupiliśmy dla Hani miecz, który sobie wypatrzyła. Oczywiście materiał z Grunwaldu zaprezentujemy w następnym odcinku. Natomiast dzisiaj chcieliśmy się z wami pożegnać. Żegna was Krzysiu, Ewelinka, no i oczywiście Hania, łobuz nasz. A! Do zobaczenia w następnym odcinku.